Zatrzymałem się na drzewie. Z ust mi się gesta kryje. Wiem, karetka nie przyjedzie. Flaszka pękła, to ty. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór dziewczęta i chłopcy, czołem Piotrków, czołem wojownicy. Straszny skwar. Wielka filozofia, odkryłem Amerykę. Tak, więc coś chciałem powiedzieć. Będziemy musieli zaśpiewać trzy piosenki smutne. Trzy piosenki niezbyt wesołe. Nie mogę zawieść Gazety Wyborczej szczególnie, bo Gazeta Wyborcza oczywiście napisała na dzień dobry. Ciekawe, czy Kukiz będzie śpiewał, czy będzie agitkę przeprowadzał. Otóż Paweł Kukiz chciał teraz przeprowadzić agitkę i chciałem nawiązać do pierwszego agitatora, który rozpisał referendum, czyli do jeszcze prezydenta urzędującego Bronisława Komorowskiego. Agituję dalej, ciągnę to, co pan prezydent Komorowski zaczął i przypominam państwu, że we wrześniu, 6 września mamy referendum w sprawach ustrojowych. Jeżeli nie pójdziecie do urn, to nie miejcie potem pretensji, że wasze wnuki albo siedzą w Australii, Nowej Zelandii, Irlandii czy Bóg wie gdzie, albo przechodząc obok waszych grobów, spluwają. To jest obywatelski, prawdziwy obowiązek. Iść do referendum. Wyborca kontentna. A teraz, dlaczego musimy iść do tego referendum? Ano dlatego. Dnia 4 czerwca roku pamiętnego zebrała się banda Stolca Okrągłego. Kiszczak, Jaruzelski i moskiewskie pachołki ze zdrajcami ludu podzielili stołki. Naród pokłócili, Polskę zrujnowali, Boga się nie boją i nigdy nie bali. Dziesiąt pięć procent w Sejmie miejsc zabrali i tym cały naród spacyfikowali. Zdrajców z opozycji kasą przekupili, radia i gazety sobie podzielili. Mediami sterują, naród ogłupiają, że już od ćwierćwiecza ludzie wolność mają. Sześćdziesiąt pięć procent komuniści wzięli i
do dziś trwa układ okrągłych złodziei. 65% wzięli w parlamencie, aby narodowi mogli spętać ręce.